No i znowu jesteśmy razem w trasie, ale tym razem nie jesteśmy w Azji. Znowu podróżujemy i teraz jesteśmy na Mazurach, gdzie właśnie jesteśmy umówieni z niesamowitą ludzi, którzy produkują właśnie ser owczego i krowiego. Sylwia i Ruslan, czyli z Rancha Frontiera, pokazują nam nowe smaki na Mazurach. Dokładnie, czyli jak jesteś ciekawy, to oglądaj po prostu dalej. Ja się nazywam Sylwia Szlendrowicz, a to jest mój mąż. A Ruslan Kazynka. Jesteśmy serowarami z Odzysku, mieszczuchy, które przeprowadziły się na wieś po to, żeby żyć tak, jak chcą. Ale dlatego, żeby wyprodukować sery, hodujemy owce wschodniofryzyjskie, krowy rasy Jersey, również mamy 6 koni i 4 psów. Mamy jeszcze 6 papug, rybki akwariowe, pełno szczurów po budynkach i na pewno jakieś jeszcze fauny, której nie znamy też. No i kota jeszcze. Tak, jednego kota. Jednego kota, który jest przekonany, że jest owcą. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, cześć Sylwia. I co, spóźniliśmy się mocno? Nie, jeszcze zdążyliście. Przedstawiam ci Fugę. Cześć Fuga. To jest rasa Jersey i ja tą rasę wybrałam świadomie, ponieważ krowy tej rasy dają naprawdę rewelacyjny surowiec do produkcji serów długodojrzewających. Spróbujesz. Mam nadzieję, że spróbuję. Dobrze, posłuchaj. My możemy pomóc, no. Słuchaj, myłeś kiedyś krowie wymiona? No, pewnie, że tak. Weź ścierę i szoruj, no. Ja się zajmuję produkcją serów, Ruslan zajmuje się sprzedażą serów. Ale między tymi dwoma czynnościami jest jeszcze 115 przeróżnistych, których wykonujemy w różny sposób. Poza tym każdy z nas potrafi wykonać wszystkie czynności, które są do wykonania tutaj. To zależy od pory roku, prawda, jakiej jakości mleko masz. Najlepsze mleko zawsze jest wtedy, gdy krowa żywi się zielonką, którą sama szuka na pastwisku. Te łąki są bogate, one nie są zdeterminowane przez siewy, przez nawozy, to są naturalne zioła, to wszystko idzie do mleka. Wydaje się, że ser to ser. Ale tak naprawdę ser przemysłowy, a ser z małej fermy czy z małego rancho to są zupełnie dwa inne produkty. Sery farmerskie robione są z mleka niepasteryzowanego. Ser niepasteryzowany powstaje z mleka, które trafia do mojej serowni z całą naturalną florą w nim zawartą. I ten smak, który się uzyskuje, jest głęboki, jest wielowarstwowy, bo tam mamy wszystko to, co tu na Mazurach. Ta flora jest bogata, tam jest tysiące gatunków. Można tu odcedzić mleko, to jest ważna czynność, żeby ewentualnie jakiekolwiek nieczystości nam zostały na sitku. Słuchajcie, możecie przyjeżdżać częściej. Przydaje się. Ale wiesz co? Może tak wiesz? Dobra, niech to sobie dojrzewa to mleczko tutaj. Myślę, że dobrą godzinę. Dobrze. Coś posprzątać. Idziemy dalej, myjemy do jarki, a wy możecie zobaczyć, jak Ruslan owce doi, bo to... Chętnie zobaczymy. Hodujemy rasę owiec wschodniofryzyjską. Przede wszystkim jest to najmleczniejsza obecnie rasa na świecie, która 9 miesięcy w roku daje mleko. To jest bardzo długo jak na owce. Jest przy tym trudna w hodowli i bardzo wymagająca co do żywienia. I tak jak na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim mówi profesor od hodowli owiec, owcy fryzyjskiej na Mazurach nie ma i nie będzie. Jest tylko Rancho Frontiera. W Polsce istnieje opinia, że takie gospodarstwa są przeznaczone na wymarcie. My jesteśmy temu zaprzeczeniem, bo ja jestem przekonany, że nawet takie nieduże gospodarstwo jest w stanie funkcjonować. Może nie jest to biznes taki, wiecie, z nacięciem na kasę, natomiast można tak żyć, można zarobić, można wychować dzieci i można być szczęśliwym.
przechodzi zima, to zaczyna się najtrudniejsza część naszego roku, bo sianokosy w porównaniu z odbieraniem porodów to jest nic. Była doba, kiedy odebraliśmy 28 jagniaków. To trzeba sobie wyobrazić, ale oprócz tego trzeba nakarmić wszystkie zwierzęta, dopoić, sprawdzić, czy wszystko dobrze. Dobra, panowie, do pomocy potrzebuję. Trzeba otworzyć tamtą bramkę, tak jest. Także to jest fascynujące zajęcie, ale bardzo wyczerpujące. Na to trzeba wytrwałe kręgosłupy. Dla laików, co to jest podpuszka? Podpuszczka jest to naturalny zupełnie enzym, który jest obecny u wszystkich ssaków. Żeby uzyskać skrzep serowarski, używamy podpuszki z żołądków cielęcych. Dawniej tą podpuszczkę wytwarzały gospodynie w domu, same. Tak, tak naprawdę jeżeli weźmiesz żołądek cielęcy, pogotujesz go, to ten roztwór, który uzyskasz w wyniku gotowania, będzie zawierał podpuszkę. Oczywiście dzisiaj my się zaopatrujemy w podpuszki tworzone w sposób sterylny, no ale metoda jest taka sama. Specjalnie rozmiar, to są specjalne formy do serów pleśniowych. Mhm. Takie same używa się do rockforta. Co smutny jesteś, nie? Tak, nic nie masz do zrobienia. No dobra, no to ty nasypuj, a ja będę solić. Chyba sygnaturę zrobię i przyjedziecie za pół roku, zobaczycie, coś zrobili. Dobrze. Ale wiesz co, znam życie, ty nam zobaczysz szybciej niż za pół roku, wiesz? No, oby. To są sery, które się prasują tylko pod własnym ciężarem. Dodatkowo ich nie prasujemy. My je sprytnie teraz przewrócimy. Mhm. Dobra jest. Brawo. I taki proces kilka razy powtarzamy, aż ten ser równomiernie nam odcieknie z serwatki. Dziś tam jeszcze z 5 razy go odwrócimy. A na przykład w trasie całej doziewania? Oj, no to jest codziennie obracane. Teraz, po tych 12-13 właściwie latach doświadczenia i pracy z serami, wypracowaliśmy 4 fajne gatunki serów owczych i odpowiednio 4 gatunki serów z mleka krów rasy Jersey. Wszystkie te sery mają swoich amatorów i każdy z nich jest inny. Wow! Witam w serowym królestwie! Jezu, to jest raj dla człowieka i raj dla miszy! Zobaczcie, niech kubki smakowe wam wszystko opowiedzą. Proponuję zacząć od serów owczych, panowie. Bardzo dobre. Bardzo dobry, bardzo smaczny. Delikatny. Następny ser, którym się pochwalę, to jest ser owczy dojrzewający. Ten ser dojrzewał około 3 miesięcy. Tu totalnie inny. Dalej jest łagodny. Ten ser dojrzewał rok. Mhm. I to jest nasz odpowiednik Pecorino. Mhm. Pecorino Mazuriano. Tak. Proszę bardzo. To jest kawałek miodem, nie? Troszeczkę polewany z góry. Troszkę konfitury. Troszkę konfitury. Jest bardzo przyjemny również w smaku. I zachęcam, żebyśmy przeszli do serów jerseyowych. Sery jerseyowe powstają z mleka krów rasy Jersey. To mleko swoim składem i smakiem totalnie się różni od mleka, które zwykle od HF-ek w Polsce jest dostępne. Nawet kolor tych serów jest zupełnie inny, pomarańczowy. Smak jest absolutnie inny i dlatego te sery mają swoją własną nazwę, sery jerseyowe. Spróbujcie ten. To jest nasz jerseyowy blue. Bardzo dobry. Świeży makaron do tak. Tego, tak, ale... przygotowany już trochę sera. Dla mnie wino, bagietka lub dobrego pieciwa i masło solone. A może być na śniadanie? No pewnie, że może być takie dekadenckie śniadanie. Ale tylko w weekendzie. No właśnie, od czego jest weekend? Co prawda my nie wiemy, co to jest weekend, no ale z przyjemnością wychodzimy do naszych zwierząt, bo wiecie co, nasze zwierzęta są szczęśliwe i to widać, czuć w tym smaku. I to jest wymiernikiem jakości naszych serów. No i oczywiście moja piękna żona. Zapraszamy was, przyjedźcie do nas, zobaczcie ten kawałek kolorowego życia. Zobaczcie szczęśliwe zwierzęta, zobaczcie jak się robi ser i spróbujcie tego, co robimy.
sądzę, że to będą dla Was niezapomniane chwile. Drugiego takiego miejsca na świecie nie ma. Rusłan, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za to, że przedstawiłeś nam swoje sery i za to, że będziemy mogli z nich coś ugotować dla naszych gości. Tak. Zapraszam serdecznie. Jak będziecie w tej okolicy, wpadnijcie na Rancho Frontiera. Tego nie mów dwa razy, bo zobaczycie nam co tydzień tutaj. Na pewno, dzięki serdecznie. Na pewno dzięki bardzo. Dzięki serdecznie.